Jezusa Kęty pod Lesie. Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie diecezji bielsko-żywieckiej, z dniem 27 sierpnia bieżącego roku zwalniam księdza kanonika z obowiązków proboszcza parafii Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach pod Lesie i mianuję proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny z Pomożenia Wiernych w Czechowicach i Dziedzicach. Na pracę w nowej parafii życzę księdzu kanonikowi obfitych łas Bożych i serca błogosławię. Podpisał biskup Roman Pinder, biskup bielsko-żywiecki. Nasz biskup ordynariusz Roman mianowicie proboszczem parafii z Pomożenia Wiernych w Czechowicach i Dziedzicach. Pozdrawiam Cię w imieniu wszystkich kapłanów i wiernych dekanatu, a w szczególności tej wspólnoty parafialnej, która została Ci powierzona. Przyjmij na siebie obowiązki proboszcza tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzony w Twojej pasterskiej trosce. Ufając Bożej pomocy i wsparciu całej parafii, będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej do czci Bożej i dla zbawienia ludzi. A niech błogosławi Twoje wejście do świątyni tej wspólnoty parafialnej. Przekazuję Ci klucze Kościoła i wszystkich innych budynków. Proszę, otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj tą parafią tak, jak zostało Ci to polecone, jako niezmordowany pracownik winnicy pańskiej. Drugi księży Wyżej, witaj w dziedzictwie Pana. Jak matka dzisiaj otwiera szeroko swoje ramiona, kiedy witała Jezusa wracającego z drogi, z nauczania, a w szczególny sposób w dniu boleści, kiedy naszego Pana ściągano z krzyża, wtedy w szczególny sposób przytuliła go do swojego serca. Dziś ta matka Ciebie w szczególny sposób tuli do swojego serca. My, parafianie, otwieramy szeroko swoje ramiona i swoje serca i również przygarniamy Cię. Bądź szczęśliwy, radosny, bo jesteś dobry pod dobrą opieką Matki Bożej i wspomożycielki wiernych. Specjalisto od Najwyższej Krwi Pana Jezusa. Ty wiesz najlepiej. Mówiłeś, jeden telefon zmienił Twoje życie. Nastąpiło wielkie, można powiedzieć, tąpnięcie. Nie tylko w parafii w Kętach, ale również w naszej dziedzickiej parafii, co odczuliśmy w minioną środę. Posypały się mury. I Ty, kapelan strażaków, po raz pierwszy zostałeś przyjęty również w akcji przez strażaków. Wierzę, że będąc proboszczem naszej parafii, również pozostaniesz kapelanem wiernym posłudze Chrystusowego Kościoła. Witamy Cię bardzo serdecznie. Masz pięknego patrona, jednego z 14 wspomożycieli świętego Jerzego, który jak legenda głosi, walczył ze smokiem. I Ty, drogi kapłanie, walcz o każdą duszę i o każde serce naszego parafianina, aby jak najwięcej parafian wróciło z powrotem do Kościoła. Szczęść Boże, witamy Cię serdecznie. Kiedy jego ekscelencja ksiądz biskup powołał cię na posługę
proboszcza w naszej parafii. Życzymy Ci dużo zdrowia, wiele sił do pracy błogosławieństwa Matki Boskiej, Wspomożycielki Wiernych. Wierzymy, że będziesz czuł się dobrze w naszym domu. Zabraliście się dzisiaj w naszej świątyni, aby pozdrowić i przywitać w parafii swojego nowego proboszcza. Wasza tu obecność jest wymownym znakiem gotowości współpracy z nowym proboszczem w służbie budowania Bożego Królestwa naszej parafii. Współpraca między proboszczem a wspólnotą parafialną może być owocna tylko wtedy, gdy jest natchniona i kierowana przez Ducha Świętego. Wzywajmy zatem teraz wspólnie Jego pomocy. Śpiewamy przyjąć Duchu Stworzyciela. Ma swoje źródło i swój moment centralny w sprawowaniu mszy świętej.
rozpocznij zatem sprawowanie swojej usługi pasterskiej tą Eucharystią, którą sprawujesz dzisiaj wraz ze wszystkimi tutaj zgromadzonymi. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Bądź łaskawy na bieżące Chrystusa i obdarz ją prawdziwą wolnością wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Chcę jeszcze raz serdecznie Cię pozdrowić i złożę serdeczne życzenia.
doświadczenia i gratulacje. Niech Pan będzie na Twoich drogach kapłańskich, niech udzieli Ci dużo siły i mocy i tak Ducha Świętego, aby sprostał wszystkim oczekiwaniom wiernych, którzy tu żyją i tu pracują. Ten dzisiejszy dzień jest dla Kościoła w Polsce i w świecie wielkim wydarzeniem, bo w Rzymie odbywa się kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty. I ona nie będzie jakimś drogowskazem na Twojej kapłańskiej posłudze tu, w tym miejscu. Bo właśnie w dniu jej kanonizacji przejmujesz urząd proboszcza. A ta prosta kobieta, zakonnica, żyła słowami dzisiejszej Ewangelii. Całkowicie straciła życie dla Chrystusa i dlatego potrafiła kochać i służyć biednym i potrzebującym, wszystkim ludziom, szczególnie tym, którzy znaleźli się na marginesie życia. Niech ona będzie dla Ciebie natchnieniem, aby swoją posługą rozpalał w sercach tych wiernych jeszcze większą miłość do Boga. Czechowicki lud z parafii stołożenia wiernych, który jest wierny, kochający Boga i tradycje religijne katolickie. Rozpalaj swoim przykładem, swoim słowem, Bożym słowem, ale też posługą jeszcze większą miłość do Boga, aby ten lud jeszcze bardziej kochał siebie wzajemnie w swoich domach i rodzinach i kochał każdego człowieka. To jest nasza misja i powołanie, aby to było dewizą i zadaniem tu w tej parafii, bo Święta Teresa, Matka Teresa to dzisiaj prowokuje tym wydarzeniem, które się dzieje tu i teraz, a tam promieniuje z Watykanu. Niech jest Pan Ci błogosławi, niech Cię prowadzi i będzie siłą we wszystkich Twoich poczynaniach. Szczęść Boże. Teraz proszę, skieruję kilka słów podziękowania przede wszystkim. Dziękuję księdzu dziekanowi za przybycie, za uroczyste wprowadzenie tutaj do tej świątyni, do tej parafii, za te słowa życzenia i otuchy, za szeroką modlitwę. Chcę zadać moim poprzednikom, księdzu kanonikowi Jerzemu, obecnemu też księdzu kanonikowi Antoniemu, za ten trud, który włożyli tutaj w tę parafię, za te lata pracy, modlitwy, już pasterzowania. Mógł zapłać księdzu Pawłowi, księdzu Karolowi, którzy mnie tutaj także wprowadzają. Jednak jest inna parafia, inne zwyczaje, inna mentalność. Muszę wszystkiego uczyć się od nowa. Mógł zapłać siostrze Damarę, seminaristowi, służbie liturgicznej, też za prowadzenie, za życzliwość. Mógł zapłać delegacją, parlamentowi i przedstawicielom posiada Renatowicz, tak? Dobrze. Mógł zapłać swoim, to tak jak śpiewam prawdę, możecie występować dalej na telewizji super. Mógł zapłać delegacji Straży Pożarnej, Strzelnych Dziedzic. Przede wszystkim dziękuję Wam za przybycie, za to życzliwe przyjęcie tutaj, przede wszystkim za modlitwę. Ja to przede wszystkim proszę.